trzy wypadki, krótko powiem, wcześniej inauguracyjnej kolejce przegrały u siebie 64-68 z drużyną z Turcji, obiegają Orlą Sport, ale ostatnio wypadkę zaznaczyły mocno na swoją korzyść, próbowały pościgu, wygrały 29-12. Także ambitnie nie walczyły w Gdyni na terenie Arki Wypuszczanki, ostatecznie po dogrywce 4-12 przegrały mecz 78-86. Dużo grania widzieliśmy się na meczu w niedzielę, zwycięstwo z Gdynikiem z Kruszkowa, już w niedzielę z Kruszkowem. Natomiast teraz dzisiejszy wieczór mecz drugiej kolejki z dużą z miejscowości Arak. Przypomnę Państwu, że szkolenie sportowe oraz udział z drużyny KSW Aztek 25 Bydgoszcz w rozgrywkach biuro kapłowe, a także na Aztek Ligi kobiet realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków miasta Bydgoszczy. Thank you.
dzieci, a drużynę wyprowadziły się dziewczynki z S66, klasy 4 i 5 sportowa, profil koszykówki U11-12. Wielkie brawo! Sędziowie spotkania, referee są tygodnie. Mr. Tamer Suslo, Estonia. Mr. Blaso Pepenicic, Sweden. Mr. Intara Spaciulis, Iguania. Komisjoner, komisarz meczu jest pan Mr. Juris Kukajnis, Latwia. Polski przytwory Bydgoszcz, FCC UEFA, Arad. Bo myślę, że trenerkami dziewczynek z U11 i U12 są panie Katarzyna Januszek-Kuzińska oraz pani Ewa Wojnacka, obecna dzisiaj na meczu. Pozdrawiamy serdecznie. Wielkie brawa dla naszych młodych talentów. Znamy pierwsze punkty w drużynie Starat, to z piątką Beatryki, Łuka Piotru, z dziesiątką Aleksandra Radzic, z trzynastką Milena Marianowicz, z czternastką Dominiki Babliski, z piętnastką Brandica, Hadzowicz, kapitan, a w drużynie Bydgoskiej z dziesiątką Maja Milikowicz, z dwunastką Sparkle Taylor, 25 Karina Michałek, kapitan, 32 Stefkostowicz i 44 Gabriela Marginea.
pierwszy na punkty zdobywa spadku tego pomocy. Przebiję w ataku. Zobaczmy, że trzeba z głowy. Ile nam będzie mówić, że coś to było fałd. Przebiję numer 5, numer 5, to było fałd. Berdziki i takie góry. Dwa fałdy. Tu fałd są fałdy. To jest siła fałdy. Dwa punkty z Stefy Kostowicz.
I teraz czas na brawa z trybuny, zobaczcie od kibiców z basketu polskim przetworem. Wracamy do gry. Jeden dodatkowy rzut będzie wykonywać Maja Mielkowicz. Strzał są na akcję 3 punktów. Thank you.
69 Iwans, polski przetwora. Dwa rzuty Stefan Iwan.
Thank you.
Kamila z SP63, czy nie słyszycie? Czy wam się podoba na meczu? Nie słyszałem. O, super, cieszymy się bardzo. Cieszymy się z waszej obecności i razem dopingujmy nasz zespół. Wracamy na parkiet w przyprowadzeniu 34-12. Teraz wszystkich poproszę o wsparcie z trybun dla polskich przeporów. Przewinienie numer 5, personal foul numer 5, Artyki, Artyki, trzecie przewinienie zawodniczki, będą dwa rzuty z Parkiem Taylor, wcześniej stopi zmiana, Gabriela Markina, miejsce Szantę i Iwan, z wielkie brawa! Thank you.
Słyszymy time out czas dla trenera. To jest przeforu Piotra Kulmecz. Przewidzenie numer 11, Stefan Madel, pierwszy fał, dwa rzuty, Stef Kostowicz. Thank you.
czyli numer 5, to jest fał numer 5, czwarty fał, fourth fał, wertyki, takie tu. Dogrywamy 14 sekund. Thank you.
Dobry numer 14 sekund, 14 sekund. Thank you.
Prova lo sportello. Finis. Carino di nuovo. Thank you.
przewidział numer 4. Gra presję, przetrwał z kubiczki. Dwa rzuty ponad znak i dalej szoty i bonus. Przewidzie w ataku numer 13 Milena Marianowicz, faul numer 3. Thank you.
Za Wiktorię sobie CC UAV Karat z
numerem 7 na kaplicie Diana Rosu. Defense! 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 Defense!
przewidzenie numer 22, polski przykład Zuzanna Grupa. Zespół polskie przetwory, 4 przewidzenia na końcu tych kart. Punkty zaliczone to Filipi Baptist, która była faulowana w tej akcji przez Zuzannę Grubę. Dodatkowy rzut Trinity Baptist. I akcja 3-punktowa. Ostatni kwarty leczu i koniec
spotkania zwycięstwo Polski Przeforów Basketu 25 89-53 nad rumuńską drużyną RCC Puławy.